Ten obraz namalowany w drugiej połowie XIX wieku przez Wilhelma Leopolskiego, malarza związanego z Lwowem, przedstawia klucznika Gerwazego. Postać z Pana Tadeusza, z tym, że w XIX wieku ludzie czytali po prostu i mogli sobie wyobrazić, jak chcą, klucznika Gerwazego. I on któregoś dnia był w łaźni w Lwowie i spotkał tam człowieka, który mu ogromnie odpowiadał jako taki szlachciura, rymbajło, i zaprosił go do pracowni, żeby mu pozował. Pozował mu tylko do twarzy, natomiast cały strój, ten kontusz, robił już z manekina. I po prostu nie był zadowolony, a ponieważ był niezwykle krewki, to pociął ten obraz. Gdzieś tam go kopnął pod łóżko i w ogóle nie chciał na niego patrzeć. Na szczęście jeden ze znajomych kupił ten obraz, zakonserwował go, ale ślad tego cięcia wyraźnie jest widoczny. Taka blizna, którą tutaj po prawej stronie wyraźnie widać. Sam obraz jest nieco tajemniczy, romantyczny, a Gerwazy wygląda jak taki, no taki właśnie rymbajło, taki szlachciura o wiernych oczach, ponieważ wiadomo, że klucznik to człowiek, który opiekował się całym domem i miał wielkie zaufanie przecież domowników. Ten klucz jest tutaj w jego ręku. Nie ma tutaj niestety scyzoryka, czyli miecza, ale też nie wygląda jak Olbrychski. Ci, którzy chodzą tylko do kina, już inaczej nie wyobrażają sobie klucznika Gerwazego, jak tylko jak Olbrychskiego. Obraz również ma niezamierzony koloryt. Za dużo tu jest czerni, a to dlatego, że używano czerni asfaltowych w XIX wieku i one po prostu się wylewają na obraz. Nie tak tam chlup i się wlały, tylko powoli właśnie przyciemniają obraz, stąd ten romantyczny nastrój.